bramce polskiej reprezentacji z numerem pierwszym Artur Boruc. Dalej, jeśli chodzi o linię defensywną, od prawej strony z numerem trzecim Artur Jędrzejczyk, z czwórką Łukasz Szukała, z numerem 15 Kamil Glik, z czternastką Jakub Wawrzyniak. Druga linia to kapitan Jakub Błaszczykowski, w środku z numerem 8 Krychowiak, z lewej strony z piątką Sobota, przed nimi z dziesiątką Zieliński i z jedenastką Klich, no i wysunięty z przodu Robert Lewandowski. Identyczne ustawienie i zestawienie naszej reprezentacji jak w niedawnym wygranym meczu z Danią. Polacy w jednolitych białych strojach, przywitanie kapitanów obu reprezentacji, losowanie stron, bądź też kto zacznie, i za moment przedstawimy Państwu skład Montenegro. Pierwszy mecz rozegrali w 2007 roku, 51 spotkań w dorobku drużyny, której kapitanem jest Vucinic. A zagrają dziś w składzie w bramce Mladen Bożović. Dalej w obronie z numerem 21 od prawej strony Stefan Savić, 20 Dziudowicz, z trójką Basza, z 19 Wladimir Bożović. Druga linia od prawej strony Zwerot, 17 Krkotić, z piątką Drincić, z 18 Boszkowic, z numerem 23. Wreszcie dwójka w ataku to Demjanović, 14 i Vucinic, z numerem 9. Jovetić nabawił się urazu przed dzisiejszym spotkaniem na wczorajszym treningu. Nie ma dwójki pauzującej za kartki, a więc Wołkowa i Paweł Klich. Na samym początku dwójka wymieniała piłkę. Rozegrali ze dwa, ze trzy razy piłkę, tak żeby się troszeczkę, mówiąc po piłkarsku... Klich, okazja, Zieliński, może być 1-0, ależ broni Bożović. Ładna dwójkowa akcja naszych młodych zawodników, ale niezakończona bramka. Doskonałe było to zagranie w pole karne. Doskonale wyszedł na pozycję Zieliński, tu widzimy. Pospieszył się troszeczkę z tą decyzją. Wydaje mi się, że trzeba było tą piłkę podcinać. Doskonałe zagranie. Chciał strzelić obok wychodzącego bramkarza. Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem było podniesienie piłki, bo bramkarz leżał już. Rozpoczną nasi rywale od wprowadzenia jej spoza linii bocznej boiska. Mobilizuje naszych zawodników Waldemar Fornalik do uważnej gry. Musi być tutaj wsparcie, powrót Klicha, Zielińskiego. A tymczasem groźna sytuacja i możemy stracić bramkę. Tak, jedna groźna sytuacja. Moment nieuwagi. Podpowiadał przed momentem Fornalik, żebyśmy uważali. A Demjanović, specjalista od trudnych bramek z Anglią, z Ukrainą, kiedy mieliśmy przewagę, podbramkowe sytuacje. Strzela bramkę na 1-0. Sytuacja nie do wytłumaczenia. To jest ten pojedynek, który Kamil Glik przegrywa. Wyjście na czystą pozycję i w sytuacji sam na sam z bramkarzem z dalszej odległości. Demjanović to król strzelców Ligi Koreańskiej. To jest piłkarz, który w klasyfikacji strzelców, jeśli chodzi o gole strzelone w tej najwyższej klasie rozgrywkowej we wszystkich ligach, jest na siódmym miejscu, wyprzedzając jasne, takich piłkarzy jak Ibrahimović. Czy... Tak, ale Marcin, nie wiem, czy się zgodzisz. Znowu ten początek był inny niż w spotkaniu. Zdobywa piątą bramkę w swoich występach reprezentacyjnych dla Czarnogóry, a tymczasem szansa Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski, pole karne między dwójką stoperów. Robert! Tak, tak! Wreszcie się przełamuje! Na to czekaliśmy! Odpowiedź biało-czerwonych! Wspaniała! Ale to jest ta akcja dla napastnika, która czasem potrafi zmienić myślenie. Tutaj złapał tą bezpańską piłkę, zdecydował się na podciągnięcie jej. Moment takiego zawahania w polu karnym, ale ten strzał i piłka tańczy w siatce. To jest ten moment, gdzie napastnik powraca do dawnej formy. Marcin, to jest dla ciebie analiza. W końcu przecież lata całe grałeś na tej pozycji. Tutaj dwóch obrońców, mimo wszystko poradził sobie w asyście dwóch kryjących go defensorów. Strzał, nie powiem, że mierzony. Czuł, że jest na 16 metrze, wykonał strzał. To, co czasem powtarzają trenerzy. No, ale... Strzel, daj bramkarzowi szansę popełnić błąd. Ale to był ten Robert z Borussii, kiedy potrafił ściągnąć na siebie obrońców. Kiedy zachwycał grą, czy to Bundeslidze, czy też... Pominięciem Bożovicia, ten jednak doświadczony obrońca Czarnogóry nie dał się zaskoczyć. Sobota, Lewandowski! Lewandowski z Sobotą! Sobota może wpadnie! Aj, zabrakło teraz szczęścia! Nie było tam zdecydowania! Lewandowski razem z Sobotą mogło być pięknie. Też miałem wrażenie, że ani jeden, ani drugi nie wie, który ma strzelać. Tutaj był taki moment, że chyba jeden drugiemu troszkę przeszkodził, troszkę go wytrącił z rytmu. Oczywiście obaj dobrze chcieli. To dwukrotnie szukała.
Ale bardzo dobry powrót Jędrzejczyka teraz, który wyłuskał tą straconą piłkę. Uda się Marcin jeszcze tutaj, może teraz Lewandowski, ostry kąt, aż bramkarza Sobota. I tutaj znowu zabrakło odrobiny szczęścia, by kończyć to jakże udanie. Pierwsze 40, a dokładnie 7 minut. To na razie tyle. 1-1 po bramkach Demjanowicza i Lewandowskiego z dobrą, choć nieskuteczną grą naszej reprezentacji. Jędrzejczyk z prawej strony. W całą akcję włączył się Szukała, który chciał tutaj być w polu karnym. Jest Sobota, tylko żeby nie stracić. Polacy, Lewandowski ładnie to przerzucił. Jest szansa, Sobota, rzut karny. Nie, spalony. Niestety, już myślałem, że będzie rzut karny, a tymczasem mocna chorągiewka w górze arbitra. Był Sobota na spalonym niż wcześniej, niż był później faulowany. Wydaje mi się, że większość kibiców spodziewała się odgwizdania rzutu karnego, ale... Ale gdzie ten spalony? No gdzie ten spalony, panie Marcinie? Też się doszukuje tutaj... No z tego ujęcia nie widać, ale z poprzedniego ujęcia widać wyraźnie, że w momencie podania przez Lewandowskiego Sobota nie był na spalonym. Owszem, był lob do góry. Kulem. To jest wsparcie publiczności. Wukcewicz. Będzie groźnie Wukcewicz. No i teraz Demjanowicz. Mamy szczęście. Jeden błąd. To jest to, co cały czas od początku powtarzamy. Że te akcje nie są jakieś masowe. Natomiast kiedy dochodzi do wyprowadzenia tego ataku... Spokój Wukcewicza. Są naprawdę bardzo niebezpieczni. Tutaj nie wiem, czy zawodnik, który podawał piłkę, gdyby zdecydował się na strzał, czy nie byłoby większej korzyści dla Czarnogóry z tego. No na szczęście piłka podskoczyła w ostatnim momencie Czarnogórcowi i potrzebowała nad poprzeczką, ale no to jest, darmo jest drugi albo trzeci raz, kiedy naprawdę reprezentantom Polski upiekło się. Teraz nie... trzeba wracać, bo Demjanowicz przy piłce. Groźne wejście Kasalicy po raz kolejny. Jestem Demjanowicz, Boruc niech chwycił piłki i zamieszanie spore. No troszkę przysnęła nasza drużyna. Piłkarze Czarnogóry przy piłce, no teraz okres, w którym oni grają w ataku pozycyjnym. Boruc pewnie, powiedziałem pewnie, ale niezbyt pewnie, jak widzieliśmy, wytrącił mu piłkę chyba Kamil Glik, a tymczasem zaczynamy akcję. Jest szansa, Robert Lewandowski, popatrzył gdzie partnerzy. Robert Lewandowski, pole karne, Robert Lewandowski odegrał tutaj piłkę na prawą stronę do Wszołka. Błaszczykowskiak, było blisko. To nietypowe jak dla Kuby. Tak, ale to jest konsekwencja tego, że ten atak rozprowadzał Robert Lewandowski. Tu dośrodkowanie takie w stylu trochę angielskim, można powiedzieć. No niewiele zabrakło. Liczyłem na taki mecz, który pozostanie w pamięci. Nieważne, bo on taki nie był. Ważne, żeby był szczęśliwy, jeśli chodzi o końcowe rozstrzygnięcie. Robert Lewandowski, jeszcze ostatnia akcja naszej reprezentacji. Lewandowski tak rozpaczliwie w pole karne. Kuba Błaszczykowski uprzedzony przez Sawicza. Lewandowski w walce o odzyskanie piłki udaje się. Przeszkadzają tam gracze Czarnogóry. Lewandowski, taka akcja rozpaczy. Lewandowski w pole karne. Teraz! I było blisko! Jeszcze jest! Jest! Nie! Nie! Nie wpadła piłka! Jest! Ależ koniec! Mówiłem bardziej! Poczekajmy! Piłka nauczyła mnie pokory! Brawo Polacy! Pomyślałem sobie w tym momencie, że... A może dobrze, że to powiedziałem, bo los czasem jest przewrotny i może w tym momencie odkręci się dla reprezentacji Polski Kuba Błaszczykowski. Ale nie ma bramki. Nie ma bramki. Po raz kolejny sygnalizują, że jest spalony. Za szybko się ucieszyliśmy. Teraz dopiero dochodzi do naszych piłkarzy. Zobaczmy. Tutaj w piłkę nie trafia Paweł Wszołek. Nie ma spalonego. Nie ma spalonego. No był tylko jeden, tak. Jeden piłkarz był, nie dwóch piłkarzy było. Szczęście było blisko, ale niestety Holender Kuipers z pomocą asystenta nie uznaje bramki, która była no, bramką szczęśliwą, taką jak Borussia strzeliła wtedy uznaną ze spalonego, choćby w spotkaniu z Malagą. Żółta kartka dla Mirzejewskiego. Już po czasie
Teraz od sędziego zależy, ale myślę, że za moment skończy. Tak, już to dzisiejsze spotkanie właśnie w tym momencie. No cóż, troszkę za późno zmiany w tej drużynie. Troszkę za mało szczęścia albo spokoju w sytuacjach podbramkowych. Było blisko, a jest już z powrotem bardzo daleko. Niewykorzystane sytuacje. To jedno, co ciśnie mi się na usta. Wydaje mi się, że w meczu, w którym reprezentacja wreszcie ma 3-4 sytuacje, wreszcie gra odważnie, musi strzelić tego drugiego gola. Natomiast czuć było różnicę. Widać było, że trener Fornalik wprowadził zmiany, że zdecydował się na ten bardziej ofensywny wariant i